dlaczego to ludzie robili? To jest pytanie, które trudno, na które trudno dać odpowiedź, ale chcieliśmy się, nie wiem, wyzwolić z tej szarości, czy po prostu myśleliśmy, że ten kraj jest nasz i możemy zrobić, co nam się żeby nie podoba. A te Harleje nadawały się do tego, żeby je przerobić na przepiękne motocykle, które by pachniały już imperializmem. Tak się wtedy mówiło, że wszystko, co jest ładne, to pachnie imperializmem. Były SKN-ki, WFM-ki. To był motor. W przedpokoju go trzymałem, a pan Harleja trzeba na słońcu, na deszczu? Też. Tak? Tylko to były motocykle produkcji socjalistycznej, albo polskiej, albo czeskiej jawy i węgierskiej panonia była i tak dalej. Ale to właśnie to jest to zdarzenie, że my nie mieliśmy tyle pieniędzy, nie mieliśmy żadnych szans. Jako student nie miałem żadnych szans, żeby coś kupić na raty, owszem na przykład coś takiego. Potem nas nie hajcowało, żeby kupować coś gotowego. Nawet, że to było potwornie za drogie. Powiedzieli, że ten motocykl trzeba było i tak rasować, żeby on w ogóle jeździł, bo to były niedobre takie produkty, co drugi się psuł. Nie było w nim nic poza tym, że był środkiem transportu, błyszczącą, piękną zabaweczką dla mężczyzny i jak żona się nie bała, to z tyłu siedziała, prawda? A nasi to jeszcze dzieci, jedno na reflektorze, a drugie gdzieś na bagażniku. I to wszystko jechało. To były środki transportu. Dla nas Harley był tani. Dlatego, że Harleje, skąd się wzięły Harleje w Polsce, te, na których my jeździliśmy, one były podarowane jako sprzęt pierwszej klasy przez Kanadę i Stany Zjednoczone, wytworzone w Stanach Zjednoczonych, pojechały do Murmańska jako pomoc dla Stalina. Stalin miał milion ludzi, milion żołnierzy, 2 miliony żołnierzy, ale nie miał ani samochodów, ani armat i to wszystko dostał. Studry. Jak dostali Rosjanie te Harleje, Jeepy, Studebagery, Willys i tak dalej, no to oczywiście łatwiej im było wygrać wojnę z nazistami, czy tak dzisiaj mówimy, po prostu z Niemcami, tego się nie powinno dzisiaj mówić, prawda? Pojechali do tego Berlina, potem Stalin się obraził na te Jeepy i na Harleja i na Dożgi i kazał to wszystko zezłomować. Nie wiem, pan nie pamięta tych informacji. Opowiadano nam od ludzi, którzy się zajmowali w wojsku, więc najpierw te Harleje były wojskowe, potem się zrobiły pocztowe, a w momencie przyszedł prikaz, wszystki cały złom amerykański miał być już po wygranej wojnie przed śmiercią Stalina zezłomowany. To w latach 50. Tak. I to trafiło na wieś, wie pan, dlatego że co zrobili Polacy? Oddali ten złom do hulpy, tylko nie Harleje. To były połamane łóżka, czy jak... No, zrobili przekręt. Harleje zostały, bo były bardzo dobre, trudne do wyreperowania. I one pracowały sobie na wsi jako środek transportu. Ja widziałem na trasę przerobionego Harleja. Ale potem zaczęło się to moje pokolenie, czy już daleko po wojnie jesteśmy, prawda? Bo to 68 rok. Kiedy już na wsi było nowe pokolenie, to nie byli ci chłopi, którzy łapali te Harleje tuż po wojnie. Z demobilu się mówiło, prawda, porządne. Bo one już były zniszczone, zmęczone. Raz. Po drugie, nie było mechaników, którzy by to zreperowali. Nie było instrukcji w języku polskim. Dobrze, jak to chłop odstawił za stodołę i one sobie tam w stodole, w oburkach kończyły swój żywot. Szczególnie, że zawsze były tam koła odkręcane, żeby zrobić przyczepkę na wożenie kartofli. To już zmieniły te handle. No i nagle pojawili się młodzi chłopcy z Warszawy. Ile to kosztuje? Postaw pan pół litra, to panu to dam. Dlaczego? Bo on nie był w stanie zreperować. Natomiast my, no ja reprezentowałem grupę studentów technicznych. Widzieliśmy, że to jest pierwszorzędny materiał zastosowany na te motocykle i naprawdę potrafiliśmy docenić te pół litra wódki. Wie pan, a niech pan powie, ile kosztowało pół litra wódki wtedy w 68 roku. Albo w proporcjach, woda była tania. Tania, no tak prawie dobry obiad, no 100 zł. Żołd żołnierzy. No tak. Nie, pół litra papierosów. Żołd 50 zł, na pewno 50 zł. I flaszka wódki pół litra była monetą obiegową, ponieważ trzeba było żołnierza kupić na lewo benzynę, to mu się dawało wódkę. On to rozpijał, żeby ukraść tą benzynę, żeby się przymrużyło oko, prawda? Części zamienne, kanistry, pamiętacie jak to było, że to te pół litra czekoladki też krążyły. Jak się dało hydraulikowi, on dał w przedszkolu, potem nagle po 2 tygodniach człowiek patrzy, dostał od kogoś, bo miał też potrzeby, prawda? Dostał jako łapówkę.
No i, ale te Harley'e zostały się inne bezpańskie. I można było zarobić, ja rozładowywałem wagony z węglem na Olszynce Grochowskiej. Taka tam była meta na dorabianie po studiach. I można było szybko zarobić na te pół litra w ciągu jednego dnia, dwa dni, tylko trzeba uszarpać z tym węglem.